wjeżdżały na autostradę. To będzie super. To będzie super. To będzie pierwszy zjazd na autostradę. Zobaczysz, po prawej stronie będzie tablica. I to będzie pierwszy zjazd. I zobacz sobie na tablicę. Jest napisane zjazd na Jędrzechowice, Lubawka i Jelenia Góra. I tak, zwalniamy dopiero na pasie tamtym, czyli nie teraz. Najpierw kierunkowskaz, zmieniamy pas. My tutaj w prawo. Spójrz w lusterko. Mimo nawet, że ten pas się tworzy, tak jak kiedyś rozmawiałyśmy. Nie wiesz nigdy, czy motocyklista nie wjedzie, więc zawsze upewnij się nawet, jak ten pas się zacznie. I tutaj, tam na znaku była informacja, że mamy jechać nie więcej niż 40 km na godzinę, co jest bardzo słuszne, bo w Polsce wszystkie zjazdy na autostrady są raczej gwałtowne, raczej dynamiczne. I to jest ten znak, który mówi, że jest autostrada. I tutaj jest 40, ograniczenie do 40 na godzinę, zakaz wyprzedzania. Ograniczenie, tamto do kiedy obowiązuje? To jest 40, to 40. Do odwołania. Czyli przez całą autostradę będziemy jechać 40? Nie. Do najbliższego skrzyżowania, czyli w tym przypadku skrzyżowanie będzie wjazd na autostradę. Tutaj. I teraz tak, na autostradzie znaki nam pokazują, że jest ustęp pierwszeństwa i nakaz jazdy w prawo. Wrzucamy kierunkowskaz w prawo. Tu jest pas rozpędowy. Nie patrz na razie tam, w ogóle nie patrz. Skup się tutaj i rozpędź samochód. Rozpędź samochód, rozpędź. I śmiało. Rozpędzamy samochód, rozpędzamy. I popatrz, co się tam dzieje na lewym pasie obok nas. Popatrz, ludzie grzecznie nam ustąpili, możemy wjeżdżamy bardzo delikatnie kierownicą, troszeczkę. I jedziemy sobie prosto. Wyłączmy kierunkowskaz, żeby nie myśleli, że na. To, co ci kierowcy zrobili, też się będziemy tego uczyć, to jest bardzo fajna rzecz, ja bardzo to propaguję, żeby jak jesteśmy, jak jedziemy autostradą i jest jakiś, zbliżysz się do jakiegoś zjazdu z autostrady. Jeżeli jest możliwość, zjedź na lewy pas po to, żeby ktoś, kto włącza się tutaj do ruchu, po prostu, żeby było mu łatwiej. Dlatego tamci kierowcy byśmy wjechały, nie było nikogo tutaj na tym prawym pasie i byśmy mogli bez problemu sobie wjechać, prawda? I teraz tak, tutaj cały czas patrzymy w lusterka, co się dzieje, czy za nami i obok nas. Prędkość dopuszczalna na tym odcinku jest 140. Jedźmy proszę tak, żebyś się czuła bezpiecznie, ale postarajmy się tak w miarę możliwości. Właśnie. Tak jest. Najpierw się oswoimy troszeczkę z tą prędkością. Spokojnie. Najpierw się oswoimy. Kierownicy trzymaj sobie mocno, stabilnie, bo im prędkość większa, tym ruchy muszą być bardziej delikatne i bardzo mocno wyważone. I na autostradzie bardzo ważną rzeczą jest wciskasz praktycznie hamulca, jeżeli coś się... A nie jedziesz się... teraz tutaj Maja na zjazd, na następną autostradę i objedziemy kółko? Dokąd jedziesz z tą autostradą? No, najlepiej. No to, poproszę, no to zjeżdżamy z autostrady, właśnie jedzie nam. Przyspiesz mocno, przyspiesz. No. Absolutnie zatrzymać mocno. O, ty masz, to byśmy się zabijemy. A którędy pan sobie życzy? No na Warszawę pojedziemy, kółeczko zrobimy. To będziemy zjeżdżały tak jak na port lotniczy na Warszawę, czyli tutaj w prawo, tak. Chcesz jadę włączyć wycieraczki? Tak. I tutaj popatrz, ograniczenie do 60. I wjeżdżamy sobie na kolejną autostradę na A8. I jak widać przed nami znak ograniczenie do 40. Ostrzeżenie, że może być śliska nawierzchnia. I tak samo, nie patrz na razie w lewo, bo to zawsze odwraca niepotrzebnie uwagę. Skup się na tym, że jedziesz tym pasem. Jedziesz sobie tym pasem. Popatrz, tutaj nawet jest ciągła, więc teoretycznie nikt ci nie zagraża, ale zawsze patrz w lewo, czy ktoś nagle tam ci nie wyskoczy. No. Dobra, Masza, chodzi o to, że jak wjeżdżamy na autostradę, tam są samochody, ale nie bój się ich, tylko patrz w lusterko, żeby zwrócić uwagę. Chodzi o to, że tutaj ten znak ustąp pierwszeństwa nie informuje cię o tym, że musisz się gdzieś zatrzymać, tylko wjeżdżasz. Patrzysz, co tu się dzieje, popatrz, co się dzieje. I tu się rozpędzasz. I teraz patrz, co się dzieje. Bardzo ważne, podczas wjazdu na autostradę, tylko patrz, jest niebieski. Możesz? Tak. No to się... Postarajmy się jeszcze teraz tak troszkę odważnie. Skończymy się manewr. Rozumiesz, chodzi o to, że jak w momencie, gdy wjeżdżamy, delikatnie, wjeżdżamy na autostradę, tam samochody jadą, ale chodzi o to, żeby one nie wywołały u ciebie tego takiego stresu, paniki, bo one tam jadą i nie musisz się bać tego, że ty masz ustąpić, bo sam znak jest postawiony ustąp pierwszeństwa przyjazdu, jakby sugeruje nam, że gdzieś będziemy musieli się zatrzymać, tak jak w mieście, taka jest jakby pierwsza reakcja człowieka, że widzi ustąp i myśli, że będę się musiał zatrzymać. Na autostradzie absolutnie nie możemy się zatrzymać, jeżeli na pasie rozpędowym nie dałabyś się, gdybyś się zatrzymała, to już bardzo trudno jest wyjechać, bo nie jesteśmy w stanie rozwinąć takiej dobrej prędkości, żeby się płynnie włączyć w ruch. Czyli wjeżdżamy, patrzymy w lusterko
jest bezpiecznie, zjeżdżamy sobie na ten pas, nie? I postaraj się troszeczkę tak, wiesz, zaciśnij go. No śmiało, 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 śmiało. Może podjedźmy tak, żeby wyprzedzić tą ciężarówkę przed nami. Popatrz w lusterko, co jakiś czas tam zwracaj uwagę, cały czas czerwony był za nami, teraz nas wyprzedził. Podczas wyprzedzania nie wolno nam zwiększać prędkości, a nie zmniejszać, czyli trzymaj tą prędkość. Trzymaj tą prędkość, nie zwalnij w to. Pamiętaj, że tutaj hamowanie na autostradzie wystarczy, że ściągniesz nogę delikatnie z gazu i on już niebezpiecznie hamuje. Dlatego to, ta kontrola lusterka jest bardzo tutaj istotna, bo jeżeli coś było blisko ciebie, to wystarczyłoby, żebyś puściła nogę. Dobra. Ze strachu czy z obawy przed czymś puściłabyś nogę i tamten już by nas tutaj mógł trafić. I teraz spróbujmy, ten czerwony przed nami będziemy go próbowały wyprzedzić, czyli rozmyćmy się. I popatrz, lusterko lewe, już popatrz teraz, nie zostawię na ostatnią chwilę, spójrz na martwo pole. Nie robimy ruchu kierownicą. Przepraszam, tak. I delikatnie, troszeczkę. O! Pięknie. Blisko prawo. Zobacz, bądź tak naprawdę zjeżdża. No. I teraz tak, wyłączmy kierunkowskaz. Wyprzedzimy sobie te obydwie ciężarówki, dobrze? Dobrze. Czyli jedźmy, jedźmy śmiało. Chodzi o to, że jeżeli masz możliwość, staram się uprzedzać zawsze kursantów, nie wjeżdżaj nigdy pomiędzy dwie ciężarówki. To jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne. Nie wjeżdżaj, one są mniej więcej daleko od siebie, ale jeżeli masz możliwość, to nie wjeżdżaj pomiędzy dwie, nie, bo będziesz blisko tamtej, tamta zacznie gwałtownie hamować, ty nie będziesz miała gdzie uciec i no, to już grzeje się bardzo ciężkim wypadkiem, nie? Idziemy cały czas prosto, patrz jak ładnie jedziemy, zobacz, nie boisz się, nie bójmy się. Chyba, że jak na złość ta ciężarówka nam zjedzie akurat, ale może nie, nie zjedzie. Dobra, to jest 120, więc jedziemy ładnie. Jaka jest przed nami prędkość? 120 i właśnie o to chodzi, że popatrz, jest jakiś zjazd z autostrady. My jedziemy tym pasem środkowym, jakbyśmy jechały tym prawym, fajnie, żebyś w takim momencie zjechała sobie na ten pas, żeby komuś po prostu umożliwić, popatrz, tak jak tutaj. Jakby tego tira nie było tutaj ciężarówki, to on mógłby od razu zjechać. Czyli pomagasz innym kierowcom tak naprawdę. No dobra, wraca, starasz się już być na tyle inteligentnym kierowcą, żeby pomagać wszystkim innym w tej sytuacji, bo jakby był duży ruch autostradowy, to też ma problem. No i dawaj, 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 jeszcze dawaj. Jedziemy. Śmiało. Dobra. Śmiało. Wrócimy sobie w tą lukę i wyprzedzimy tamtą, dobrze? Czyli tak, kierunkowskaz w prawo. I to jest ważne. Musisz całego go musisz zobaczyć. Tak, widzisz go całego. Delikatnie. Zjeżdżamy, czyli tylko troszeczkę, nie troszeczkę. Ale nie puszczam gazu. Właśnie. Pięknie. I wyłączasz kierunkowskaz. I jedziemy dalej. Nie zwalniamy, tylko jedziemy dalej. I teraz tego pana będziemy wyprzedzać przed nami. Właśnie. To jest super, że dużo wcześniej starasz się podjąć tą decyzję, czyli cały czas patrzysz, obserwujesz sobie w lusterku tym, co się dzieje za nami. Zjeżdża. No to my też. Ty tak naprawdę w ogóle nie wykonujesz ruchu, żeby zmieniać ten pas, nie? W mieście jest tak, że jak zmieniamy pas, to wykonujemy, ale poza terenem zbudowanym tak naprawdę nie. Wyprzedzamy go, czyli odważnie, śmiało. I jak wyprzedzimy tego tira, jeżeli będzie możliwość, to wrócimy na prawy pas. Dobrze. Patrz sobie w lusterkę cały czas, żebyś wiedziała, co się dzieje obok nas, za nami, obok nas, to zjeżdżaj przez pas. Chcesz tutaj zjechać na prawe? Super, no jedziemy dalej. Spróbuj odczytać jeden słupek, powiedzmy, co tam jest napisane. 120 jest co? A pod spodem jakaś? Nie. Chodzi mi o słupek ten biało-czerwony tutaj. Taki. Nie zrozumiałam. Ten tutaj boczny. Tam jest 16,8 na przykład. Tutaj. 16,9. Wiesz, co to znaczy? Nie, to chodzi o to, że jeżeli będziesz gdzieś wybierała się w trasę na autostradzie, nie wiadomo, gdzie my jesteśmy tak naprawdę. Czy my jesteśmy w Opolu, w Katowicach, czy gdzie? Na jakim odcinku drogi? Na jakim... Tak. Ważne, żebyś wiedziała, na jakiej autostradzie jesteś i w którym kierunku. Jeżeli możesz, no to tak, działaj sama. Nie, działaj sama. Popatrz, możesz? Spójrz, mamy sterko, możesz? Lewy, tak? Tak. Jedziemy gazu. Śmiało, nie jednij się tego gazu, wyłączkiem gaz. Wyprzedzamy pana. Nie bój się. Pamiętaj, żebyś go z całego zobaczyła. I wracamy na prawo. Ale dlatego te lusterka są bardzo ważne.
nazwę, to super, miałem Volvo, włoski rozkaz. Bardzo blisko nas jechał. Jest prawo, które jak widać, potem kierowcy, ludzie nie przestrzegają, które mówi o tym, że na drogach szybkiego ruchu powinniśmy zachować odległość od samochodu przed nami. Tak. A wiesz jaką odległość? Pamiętasz ten przepis? Wystarczająco do niestworzenia kulis. Dokładnie. No nie. Teraz jest już konkretnie. Jeśli chodzi o odległość, to odległość, którą powinniśmy zachować od samochodu poprzedzającego, czyli tego, co jest przed nami, powinna wyrosić połowę prędkości wyrażonej na znaku na danym odcinku drogi. Więc jeżeli tutaj jesteśmy na autostradzie i znak ostatni, który minęliśmy, był 120 km na godzinę, to ile powinniśmy mieć odległości, Masza? 60. Dokładnie tak. Jakby była autostrada bez żadnych innych ograniczeń, to musiałybyśmy mieć? 70. 140 przez 2,70, prawda? Dobrze, wrócę do tych słupków, w końcu by nie skończyłam. Chodzi o to, że te słupki oznaczają tutaj... Wiemy, na jakiej jesteśmy autostradzie, wiemy, na jakim, w którą stronę i tak naprawdę te dwie informacje Ci wystarczą. Jeżeli cokolwiek by się stało na autostradzie, to tutaj nie wiesz, gdzie jesteś, bo nie jesteś w stanie podać służbom na przykład, czy jestem na wysokości Opola, na wysokości Katowic, na wysokości czegoś innego. Podajesz im, że jesteś na autostradzie tej i tej, w kierunku tym i tym. I górna cyfra to jest kilometr autostrady, a dolna cyfra to jest ilość metrów w setkach. Czyli jeżeli uda mi się odczytać, zaraz znajdziemy, 12,6 chyba. Na pewno nie 12, bo 23. Teraz możemy sobie zjechać na Poznań. 1. Na Poznań, czyli tak. Muszę zmienić pas. Można? Tak. To się... Bardzo ładnie teraz, nie ma ruchu, bardzo ładnie. O to chodzi. I jeszcze... Jeszcze raz, tak? Jest. Nie. Tak. Już sobie wytracamy prędkość, czyli hamujemy silnikiem, puszczamy właśnie i jak trzeba to dohamowujemy jeszcze do prędkości na znaku. Ważne jest to, że musisz obok znaku już na wysokości znaku mieć daną prędkość. Mieć daną prędkość. Dobra, czyli wcześniej dużo wcześniej tak powinniśmy rozpocząć hamowanie. I tutaj jedziemy prosto. No przejdziemy sobie, pojedziemy w kierunku na centrum i tam będzie rondo i sobie możemy dalej coś kombinować. Czyli w prawo, Masza. Masza w prawo. Masza. Boże, w prawo, przepraszam, się skupiłam. Nie da robić się na tym. Dobra. Taki trening wjazd właśnie bardzo ważny, czyli umiejętność wjazdu na autostradę, umiejętność zjazdu z autostrady. Będziemy dojeżdżać do skrzyżowania o ruchu okrężnym. I będziemy zjeżdżać na... Powinniśmy wjechać na lewy pas teraz. Na lewy pas, Masza, spokojnie. Popatrz, martwe pole. Tak. Pominęłyśmy. I dobra. Pojechałyśmy. Okej. Okay. I wjedziemy teraz sobie, uwaga, bo trzeba... Zwolnij. Ustąp. I dojeżdżamy do skrzyżowania o ruchu okrężnym. I jedziemy zjazdem... Zjeżdżamy dalej, jedziemy na Psary. Czyli jedziemy dalej, nie wjeżdżamy jeszcze tutaj, nie zjeżdżamy. Jedziemy na miejscowość na Psary. Jeszcze dalej. Patrzymy na drogowskazy. Tak, żeby właśnie umieć sobie poradzić. Tutaj jest na Polanowicy, czyli nie tutaj. Czyli jedziemy sobie dalej. Jest na Psary. O, mamy Psary. Tak. O, właśnie. Ładnie. Tak. Upewnij się, czy rowerzysta nie nadjeżdża. Tak. Dajcie sobie bardziej, troszeczkę bardziej zwalnij. Teraz przejdziemy przez teren zabudowany i za jakiś czas wjedziemy z powrotem na autostradę. Tu będzie akurat droga jak szybkiego ruchu właśnie. I teraz mamy czas, żeby podsumować parę ważnej rzeczy. Bo tam wiadomo, że przy tej dużej prędkości jest szczególna koncentracja, prawda? A teraz jest większy luz, możecie sobie teraz opowiadać.